Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy wszystkie uczestniczki i uczestników dzisiejszego super wydarzenia. Mam ogromną przyjemność poprowadzić panel na temat przywództwa na miarę czasów. Są ze mną znakomite liderki i lider, których mam przyjemność zaprezentować. Zofia Dzik, która jest prezeską Instytutu Humanites, innowatorką, inwestorką i również członkinią Stowarzyszenia Leadership. Witam serdecznie, Zofia. Jesteś z nami we Wrocławiu, czyli dzisiaj spotykamy się hybrydowo. Tak, pozdrawiam. Dzień dobry, Tino. Dzień dobry wszystkim w studio i online. Znakomicie Ciebie słychać. Jest z nami również Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu Orange Polska, również Stowarzyszenie Leadership. Witam serdecznie, Bożena. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Paulina Gasińska, dyrektorka zarządzająca w mBanku, zajmująca się obszarem regulacji prawnym i relacji z klientami. Witamy, Paulina. Dzień dobry, dzień dobry. I jest z nami Bogusław Boguś-Tobiasz, Head of Global Digital Hub w firmie Bayer. Witamy, Boguś. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o przywództwie na miarę czasów. W związku z tym, że mam tutaj w gronie tak świetnych liderki, liderów z ogromnym zasobem doświadczeń, sukcesów, ale też lekcji wyciągniętych z przywództwa w praktyce, chciałabym zadać wam kilka pytań, które dotyczą właśnie przywództwa, leadershipu. A pierwsze pytanie, zanim padnie, chciałabym poprzedzić badaniem, które zostało opublikowane w Harvard Business Review i które mówi o tym, że spośród najlepiej prosperujących firm w Ameryce, które są notowane na liście Fortune 500, czyli tych najlepszych firm, które sobie najlepiej radzą na amerykańskich i globalnych rynkach, wśród kobiet liderek, które są CEO, czyli Chief Executive Officer w tych organizacjach, czyli są na czele tych firm, tylko 12% wiedziało od początku, że chcą być liderkami, chcą być na czele organizacji. A w przypadku 2/3 kobiet, które są w tych rolach, ktoś pojawił się na ich drodze. Ktoś powiedział, że wierzy w ich siły, wierzy w ich potencjał. I chciałabym w związku z tym zapytać, Bożena, najpierw ciebie, jak było w twoim osobistym przypadku, na twojej ścieżce? Czy to było tak, że zawsze chciałaś być liderką, czy pojawił się ktoś, kto zachęcił ciebie do tego? O, trudne pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chciałam być liderką, ale na pewno od dziecka nią byłam w różnych okolicznościach, poczynając od drużynowej w Zuchach, kapitanki zespołów, zespole piłki ręcznej, w którą intensywnie grałam, przewodnicząca klasy, szkoły i tak dalej. No i potem tak się ułożyło, że trafiłam do biznesu, co oczywiście oznacza, że miałam jakąś tam skłonność naturalną czy pretensję, dyspozycję, ale być liderką w biznesie, no to jednak jest coś innego, czyli to jest potrzeba ciągłego uczenia się, rozwijania, bo leadership to podróż, to droga, to ciągłe dążenie do czegoś, ciągła zmienność, ciągłe uczenie się. Nigdy nie jest się już pełnym, ukształtowanym, do końca zamkniętym liderem, no bo czasy na to nie pozwalają. To prawda, dziękuję ci bardzo. Czyli naturalne predyspozycje i ciągły rozwój, tak? To jest twoja recepta na bycie liderką. Dziękuję bardzo. Paulina, a jak to jest w twoim przypadku? W moim przypadku było trochę podobnie. To znaczy ja mam uczucie, że od dziecka w sposób naturalny w tych liderskich rolach się znajdowałam, co wówczas w trochę innych czasach, jak chodzi o równouprawnienie kobiet, nazywane było czasami tak, że dziewczynka się rządzi. No to faktycznie ja się w różnych rolach rządziłam. A jeżeli chodzi o takie formalne bardziej rzeczy, to tak jak ty mówisz, Bożena, chociażby bycie przewodniczącą samorządu na aplikacji adwokackiej, w mojej pierwszej pracy, gdzie byłam po prostu prawniczka, jakoś tak się działo, że w tych projektach, w transakcjach brałam sama na siebie barki tej organizacji liderowania grupie. I niestety na swojej drodze ja mentora nie spotkałam, bo to było, jak rozumiem to pytanie, spotykałam ludzi, którzy dawali mi po prostu trudne zadania i wymagające i ja te zadania zawsze wykonywałam. To jest też istotna rola, że ktoś zawierzy w taką osobę, daje jej to pole, żeby osoba mogła się rozwijać. Natomiast ja uważam, że rola mentora jest bardzo ważna i mam taką ambicję, żeby dla innych kobiet, młodych kobiet, tą mentorką się stawać. Bo można wykonywać świetnie swoją pracę, można wykonywać dobrze swoje zadania, ale
nie rozumieć tak naprawdę, gdzie te możliwości rozwoju leżą, jakie kompetencje trzeba rozwinąć. To czasami przychodzi z zewnątrz i fajnie, żeby ten mentor był, który nam da radę i nam w tym pomoże. Ja robiłam to wszystko sama, tak jak Bożena mówi, na podstawie własnych obserwacji, lektur, kursów, szkoleń. Mentora nie spotkałam, ale wszystkim życzę dobrych mentorów i mentorek. Zarówno mentorów formalnych, jak i mentorów nieformalnych, prawda, których możemy spotykać na swojej drodze zawodowej. Zofia, a jaka jest twoja historia, twoja ścieżka? Zadałaś pytanie, czy bycie liderem to mój świadomy wybór. Może zacznę od tego, że w ogóle moja definicja bycia liderem jest nieco inna, bo według mnie przywództwo w ogromnej mierze sprowadza się do tego, kim jestem jako człowiek, niezależnie od roli, którą pełnię, i jak biorę odpowiedzialność w życiu i w różnych sytuacjach, w których się znajduję, niezależnie od tego, czy jestem prezesem, czy zwyczajnie wykonuję jakiekolwiek inne prace. I mogę powiedzieć, że moje przywództwo zaczęło się od tego, jak zanosiłam swojemu choremu dziadkowi jedzenie, potem byłam zastępową, drużynową, przewodniczącą szkoły, internatu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w ogromnej mierze jest to też ważne i sprowadza się do też zdrowego poczucia własnej wartości. Dobrze, jeżeli ktoś nas wierzy, ale w dzisiejszym świecie też jest bardzo ważne, jakie mamy, jak dbamy o nasze zasoby wewnętrzne. Czasem ktoś w nas wierzy, czasem stoimy w sytuacji trudnych wyborów i w dzisiejszym świecie wiele liderów będzie stawać przed wyborami, których być może będziemy musieli złamać jakiś status quo, gdzie nikt w nas nie będzie wierzył. Ja spotkałam na swojej drodze wielu cudownych ludzi, za co jestem wdzięczna i mam wiele takich przełomowych momentów, w których spotykałam osoby, które okazywały mi wsparcie, a czasem też było motywujące z perspektywy czasu właśnie takie sytuacje trudne, które sprawiały, że musiałam dużo mocniej sięgnąć do swoich własnych zasobów. Prawda, często mówimy o tym, że jako liderzy w trudnych sytuacjach tak naprawdę sami podejmujemy decyzje, bo to jest nasza odpowiedzialność. Natomiast otaczanie się różnymi osobami i ta różnorodność, której wspomniałaś na ścieżce, jest też bardzo, bardzo wzbogacająca i budowanie tej siły w sobie. Boguś, jakich wyborów ty dokonywałeś? Czy to jest właśnie twoje naturalne przywództwo, czy ktoś cię do tego bardzo kiedyś zachęcił? Dziękuję Tina za zapytanie i po tych kilku minutach rozmowy myślę, że mamy bardzo fajny wspólny mianownik zarówno z Zofią, jak i z Bożeną, czyli każdy z nas był albo w zuchach, albo w harcerzach, bo ja też byłem harcerzem i też byłem przybocznym i zawsze mi sprawiało dużą taką frajdę ogarnianie różnych tematów, tak? I to była chyba taka naturalna kompetencja, z której korzystałem i z której korzystam, tak? I też dokładnie przechodziłem przez tą ścieżkę bycia liderem w różnych kółkach. Jeżeli chodzi o moją definicję bycia liderem, myślę, że to jest po części taki naturalny gen, z którym się człowiek rodzi, który może rozwijać i taką umiejętność, którą może rozwijać i też środowisko, w jakim się znajduje i w jakim ma możliwość pracowania. W moim przypadku było to, że miałem możliwość pracowania w kilku różnych międzynarodowych firmach i zawsze kochałem pracę z ludźmi. Zawsze kochałem pracę z różnorodnymi ludźmi, którzy są inni ode mnie i chciałem czerpać dużo inspiracji od tych ludzi, bo uważam, że te zespoły zrównoważone i różnorodne są dużo bardziej efektywne od takich monolitycznych zespołów. Także dostałem kilka możliwości tworzenia zespołów od zera. Byłem otoczony osobami, które mnie motywowały, wypychały ze strefy komfortu. Oczywiście bycie liderem nie jest zawsze piękne i różowe. Czasami są sytuacje, w których rzeczywiście musimy podejmować ciężkie i strategiczne decyzje, ale z każdego projektu wierzę, że możemy się czegoś nauczyć i to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak. Jesteśmy rzeczywiście w takiej fazie uczenia się przez całe życie, jako liderzy również. Podpisuję się również pod tym, że podobnie jak wy byłam harcerką, ale też widzę, że... Nie wiem, czy mnie słychać, dzisiaj... ale ja nie słyszę studia. My słyszymy ciebie, Zofia. Słyszymy? Fantastycznie. Tak, osób... nie słyszałam wypowiedzi właśnie ostatniej, wyłączyło mi głos. Czy teraz słychać nas dobrze?
Tak, bardzo dobrze. Super. Więc wiele osób też ujawnia swoje przywództwo na przykład w ramach wolontariatu, czy w ramach organizacji różnych akcji. Warto się tu temu przyjrzeć. Natomiast bardzo mi się podoba to, że wszyscy stwierdziliście, że oprócz tych naturalnych predyspozycji jest jeszcze kilka sposobów na to, żeby właśnie w tą ścieżkę przywódczą wkroczyć i wspierać się też, wzmacniając swoje kompetencje, korzystając z innych. Więc chciałabym was zapytać, bo... Czy mogę coś dodać, Tino, bo tylko słyszałam pierwsze zdanie dotyczące genu i ja akurat nie do końca się z tym zgadzam, że oczywiście geny są bardzo ważne, ale wierzę, że to jest ważne, jak bierzemy odpowiedzialność w konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy i że zawsze możemy się rozwijać i wchodzić na wyższy poziom. Tak, zdecydowanie. Ja chciałam was zapytać... Z jakim genem się urodzimy. Gen jest bardzo pomocny, natomiast faktycznie w momencie, kiedy stajemy w obliczu różnych wyzwań, uruchamiają się różne nasze doświadczenia, plus oczywiście pracujemy zespołowo, więc to na pewno pomaga. I chciałam was zapytać właśnie o te wyzwania. Wyzwania, które dzisiaj obserwujecie w swoim środowisku, szczególnie jeżeli chodzi o sektor IT. Poproszę was o jedno takie wyzwanie, które wydaje wam się strategicznie ważne i pytanie, jak sobie z nim radzić. Paulina. Ja opowiem o wyzwaniu, które jest właściwe dla mojego doświadczenia zawodowego. Ja prowadzę duże projekty, które są na styku regulacji i IT bardzo często, bo to są regulacje dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy, dotyczące wdrażania RODO, inne regulacje tego typu. I obserwuję wyzwanie, które polega na tym, że tak zwany biznes z IT musi umieć się porozumieć. My, prawnicy, nigdy nie byliśmy dotąd nazywani biznesem, ale IT nas właśnie w ten sposób nazywa. I w dużych przedsięwzięciach złożonych, kiedy ma na dodatek świat na zewnątrz jest złożony, więc one wymagają bardzo dużo częstych zmian. Mamy priorytet numer jeden dzisiaj, a za chwilę okazuje się, że coś uległo zmianie i priorytet jest gdzie indziej. Uważam, że bardzo ważna jest komunikacja. To jest taka umiejętność na nasze czasy, na czasy złożone. O tym się zresztą bardzo dużo pisze, że te tak zwane soft skills, które niektórzy uważają wcale nie są miękkie, tylko właśnie są bazowe, są bardzo potrzebne. Bo w tych naszych projektach widziałam, jak początkowo sprawy nie szły naprzód, tylko dlatego, że ludzie mówili różnym językiem. Nie rozumieli się, a wszyscy mieli te dobre intencje. Po jakimś czasie te zespoły się dogrywają, szanują wzajemnie swoje perspektywy, rozumieją uwarunkowania każdej z tych grup i taka dobra komunikacja, dobra współpraca w zespołach pozwala po prostu atakować duże, bardzo złożone wyzwania i realizować je w czasie, który jest z kolei coraz krótszy i to wynika właśnie ze złożoności, ze zmienności otoczenia, w którym żyje. Nasze projekty się na razie udają i kiedy pytam uczestników tych projektów, co jest w nich fajne, oni właśnie mówią o tym, że każdy stara się drugiego człowieka zrozumieć, wysłuchać, uwzględnić jego inną zupełnie perspektywę prawnika, człowieka z IT, agile coacha i tak dalej i dzięki temu te rezultaty osiągamy, a wszystko dzieje się w dobrej atmosferze pełnej szacunku. Dla mnie na przykład jest tylko takie ważne są rezultaty, które się w ten sposób osiąga. Kiedy jest szacunek, kiedy jest empatia, słuchanie się nawzajem. Bo inny sukces to dla mnie nie jest prawdziwy sukces. Wspaniale, czyli wyzwaniem jest komunikacja też wewnętrzna między różnymi funkcjami, a rozwiązaniem na to jest współpraca, tak, oparta o szacunek i słuchanie się. I słuchanie się. Tak. Dziękuję ci bardzo. Boguś, jakie są twoim zdaniem, jakie jest kluczowe wyzwanie? Znaczy z punktu globalnego to oczywiście są trzy główne wyzwania, tak? Czyli inflacja, recesja i zerwany łańcuch dostaw. Jak patrzę na nasze podwórko, gdzie aktualnie zatrudniamy bardzo dużą ilość informatyków, to jest na pewno talent shortage, czyli niedostępność zasobów. Jak pewnie wiecie, zapotrzebowanie na programistów, data scientistów czy ludzi od cyber security rok do roku w zeszłym w porównaniu 2021 do 2022 wzrosło 270%, tak? Myślę, że to jest duże wyzwanie, tak? Czyli w jaki sposób pozyskać te zasoby, które są niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej, jak i też do rozwoju, bo dzisiaj IT to jest siła napędowa. No i tutaj znowu wrócę do tej różnorodności. W wyniku pandemii duże firmy otworzyły się na rynki zachodnie, na rynki Europy Wschodniej i w przypadku Bayera zaczęliśmy zatrudniać ludzi naprawdę z całej Europy. Postawiliśmy na kobiety. Dzisiaj w czystej działce programowania mam 31% kobiet na różnorodność wiekową, tak? Czyli naszym celem jest stworzenie takiej organizacji, która będzie miała
dobrą dystrybucję wiekową, tak? Czyli mamy ludzi od pomiędzy 22 i 60 lat, czyli osoby, które wchodzą do działki programistycznej, do działki data science i osoby, które są w stanie rozwijać te młode talenty. Też ważne tutaj jest, żeby zaadresować wyzwanie niedostępności tych talentów, stworzenie ekosystemu zarówno z uczelniami, jak i z organizacjami pozarządowymi, które organizują szkolenia dla osób, które chciałyby się przebranżowić i wejść do świata IT. Jak i też współpraca z programami rządowymi celem wypełnienia tej luki, którą mamy dzisiaj na rynku. Czyli rekrutacja to też jest wielka szansa dla tych osób, które są dzisiaj z nami, bo tak jak Boguś mówisz, kobiety są mile widziane w tych właśnie szczególnie rolach technologicznych. Jest to świetna szansa na rozwój kariery. Mamy nadzieję, że ten panel też będzie do tego zachęcał. I różnorodność, stawianie na różnorodność w zespołach jest na to rozwiązaniem. Bardzo dziękuję. Bożena, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja myślę, że dodam może do tego, co już zostało powiedziane, aby nie powtarzać, też element rozwoju ludzi w ramach organizacji. Żyjemy w czasach, w których technologie rozwijają się szybciej niż ludzie są w stanie przystosować się do tego, niż organizacje są w stanie przystosować się do tego. Żyjemy w czasach, w których pojawiają się ciągle nowe rozwiązania, więc dlatego właśnie dzisiaj będąc na spotkaniu pod hasłem Dzień Kariery Kobiet w IT, rozmawiając o deficytach czy o głównych wyzwaniach w IT, uważam, że ważnym elementem jest, aby organizacje doświadczone, tradycyjne, zasiedziałe, które w końcu też podlegają transformacji, zadbały o tak zwany reskilling czy upskilling, rozwój kompetencji, nowych kompetencji, oduczanie się starych umiejętności, starych nawyków i uczenie nowych. To jedno z wyzwań dla organizacji, które potrzebują fachowców w zakresie big data, w zakresie sztucznej inteligencji, w zakresie analityki danych, w zakresie developmentu. I to mówię o takich organizacjach, które od lat na rynku funkcjonują. Mając też możliwość funkcjonowania bardzo blisko ze światem IT, bowiem częścią grupy Orange są spółki IT, i rozwijamy bardzo te nogi IT, myślę tutaj o BlueSoft'cie, o Craftware'ze, Assembly, Integrated Solutions, to biznes, który stanowi już 30% przychodów całego B2B w grupie Orange Polska. Widzę, jak bardzo nawet w tych firmach dynamicznie trzeba zmieniać kompetencje, zależnie od projektów, zależnie od charakteru branż, które kolejno wchodzą w transformację cyfrową i w zmianę modeli organizacyjnych, potrzeba nowych umiejętności, a więc wyzwaniem i ważnym zadaniem dla dużych organizacji, organizacji tradycyjnych, ale i dla tych zwinnych w świecie IT jest ciągłe pozyskiwanie nowych kompetencji, motywowanie ludzi do tego, aby chciało im się sięgnąć po coś nowego, bo w innym wypadku po prostu nie będzie dla nich miejsca. Z jednej strony roboty i automatyzacja wykluczają z tego świata tradycyjnego pracy, a z drugiej strony stwarzają się nowe możliwości, okoliczności związane z kompetencjami często technologicznymi, kompetencjami IT, więc warto po nie sięgać. Do tego potrzeba zmiany mindsetu. To się cieszę, że wspomniałaś o reskillingu, bo rzeczywiście coraz więcej firm jest świadomych, że jest to bardzo dobra inwestycja w swoich pracowników, ale też są organizacje, które są otwarte na to, żeby przyjmować osoby, które są w trakcie swojego osobistego reskillingu. I to też jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast reskilling oczywiście też wymaga zmiany mindsetu osoby, która przechodzi tak dużą zmianę, prawda? I odwagi. Także bardzo popieramy takie osoby, które decydują się na to, żeby zmienić zawód, widząc, jak duże perspektywy są w technologiach. Jeśli mogę dodać, również odwagi, otwartości ze strony liderów, wrażliwości na kompetencje poszczególnych pracowników, czy na ich marzenia, dążenia, ambicje, aby no siłowo nie przeformatowywać czy nie przesuwać do zadań, które nie są adekwatne do potrzeb i oczekiwań poszczególnych pracowników.
Dziękuję bardzo. Zofia, jakie twoim zdaniem kluczowe wyzwanie jest warte uwagi w technologiach, w branży IT? Tak, tylko odniosę może krótko tylko adrem a propos tematu reskillingu. Akurat wczoraj miałam też dyskusję w innym gronie we Wrocławiu, w którym po pierwsze, dobrze ten temat jest coraz bardziej obecny, ale Bożena pamięta, że rozmawiałyśmy o nim już kilka lat temu na jednej z konferencji i badania pokazują, że ciągle firmy za mało interesują się tym tematem, a moja wczorajsza dyskusja w Wrocławiu pokazała, że jaki jest mały brak otwartości pomimo deficytu osób w IT do sięgania i zachęcania do rozwoju osób starszych. Więc to jakby zostawiam z boku jako dodatkowy komentarz potwierdzający, że mamy tutaj dużo do zrobienia. Ale do tych wszystkich ryzyk, które słyszeliśmy, czy wyzwań dzisiejszego świata związanych z legislacją, z ryzykami geopolitycznymi, gospodarczymi, związanymi z łańcuchem dostaw, czy właśnie ludzkimi, ja dołożyłabym jeszcze kolejną ważną perspektywę, w moim odczuciu etyczną, i perspektywę związaną z dominacją dużych firm technologicznych. Nawet z perspektywy każdego z nas jako użytkownika nowych technologii widzimy, że coraz bardziej stajemy się obiektem, a nie podmiotem nowych technologii, że zasypiamy i budzimy się z coraz to nowymi rozwiązaniami, aplikacjami, które proponują, że pomogą nam lepiej zorganizować nasze życie, powiedzą, w co się ubrać, co zjeść, a nawet z kim się przyjaźnić, co zabiera nam coraz bardziej powoli podmiotowość i taką wewnętrzną sterowność, że człowiek staje się coraz bardziej obiektem właśnie, a nie osobą, która w sposób jednak samodzielny, wewnątrz sterowny, opierając się na swoich wartościach, podejmuje decyzje. To jest ważny aspekt, bo myślę, że na każdym poziomie rozwoju IT, począwszy od najniższych do najwyższych stanowisk, każdy z nas coraz częściej będzie mierzył się z szeregiem wyzwań i dylematów natury etycznej, dotykającej nawet istoty człowieka. I wyzwaniem dla każdego z nas, ale też w szczególności dla liderów, jest to, żeby nie ustawać w zadawaniu trudnych pytań i budzeniu swojego sumienia na koniec. Jeszcze do niedawna wydawało się, że każda krytyka i głos negatywny, zwracający uwagę na również zagrożenia nowych technologii, a nie tylko na ich korzyści wypływające z nich, było wręcz uważane jako element technofobii. Sama spotykałam się niejednokrotnie jako współzałożycielka Centrum Etyki Technologii z taką opinią, pomimo tego, że pochodzę z branży nowych technologii, wiele lat spędziłam w obszarze fintechu. Cieszę się, że ta perspektywa się również zmienia i uważam, że to będzie jedno z większych wyzwań, dlatego że jak słyszeliśmy wcześniej, legislacja nie nadąża, nie tylko my ludzie nie nadążamy, ale również wszelkie regulacje, samoregulacje nie nadążają za tempem rozwoju nowych technologii. Więc tym ważniejsze jest to, jaką my będziemy mieli odwagę, żeby zadawać i nie ustawać w zadawaniu trudnych pytań. Dokładnie tak. Dziękuję wam bardzo, bardzo dużą różnorodność tych wyzwań przedstawiliście i cieszę się, że padła również etyka, która dotyczy zarówno odpowiedzialności w wykorzystywaniu technologii i wykorzystywaniu danych, jak i oczywiście też odwagi, żeby dawać sygnały wtedy, kiedy widzimy jakieś niepokojące zachowania czy zjawiska. Patrząc na ten przekrój, na różnorodność tych wszystkich wyzwań, chciałam was zapytać teraz i tu poproszę o krótkie odpowiedzi, bo czas nam upływa bardzo szybko. Jaki w takim razie, waszym zdaniem, powinien być ten lider, liderka na miarę tych czasów? I czy macie jakieś osoby, które są dla was takim role model? Paulina, poproszę. Ja mam uczucie, że coraz częściej towarzyszy mi uczucie, że jesteśmy w strasznie momencie transformacji. To znaczy, że na naszych oczach odbywa się dekonstrukcja tego rodzaju leadershipu, który miał miejsce wcześniej, na rzecz tego nowego, co jest pewnie odpowiedzią na te wszystkie akronimy, które znamy, na czasy włóka, na czasy bani. Mam takie poczucie, że leadership, który był jednokierunkowy, to znaczy był lider, który przemawiał, porywał tłumy, odchodzi do lamusa, gdyż w ogóle nie jest dobrą odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Mam uczucie, że jesteśmy w momencie, kiedy przywództwo staje się bardzo
skoncentrowane na ludziach, kiedy coraz większą rolą liderów jest to, żeby wyjmować tą wiedzę, tą mądrość, która najczęściej tkwi w zespołach. Moje doświadczenie jest takie, że 80% odpowiedzi jest gdzieś tam, a ono nie powinno płynąć z góry. Kiedy lider powinien mieć taką perspektywę, że nie wychodzi z założenia, że wie, tylko dokładnie odwrotnie, że nie wie i pyta. Dla mnie dobry lider mówi na końcu, na co dzień. Najpierw słucha ludzi, a potem dopiero mówi. Kolejna kompetencja naszych czasów to jest po prostu decyzyjność, umiejętność podejmowania decyzji. Paradoksalnie trzeba też wiedzieć, kiedy te decyzje podejmować i powiedziałabym, że liderzy powinni podejmować ich jak najmniej, bo ponownie najwięcej wiedzą ludzie, którzy są gdzieś tam bliżej, ale w czasach zmienności istnieje to, co ja moim zdaniem obserwuję, taki paraliż decyzyjny po stronie liderów. Po prostu tak się już boimy tego, że nie wiadomo, co będzie, że ex post facto, oceniwszy tą sytuację, może okazać się, że decyzja była zła, że do decyzji na końcu już w końcu nie dochodzi. A taki lider musi umieć wziąć odpowiedzialność za tą niepewność. To zresztą jest też kwestia życia w świecie IT. Czasami decyzje kierunkowe muszą być podejmowane w oparciu o niepełne dane. Czyli trzeba umieć podjąć tą decyzję, mieć tą odwagę i po prostu wziąć na siebie to, że być może ona okaże się niedobra, a jak przychodzi moment, że przychodzą nowe dane, to tą decyzję troszeczkę zmienić. Żeby to wszystko zadziało, to potrzebne jest kilka cech liderów. Autentyczność na przykład, bardzo wierzę w autentyczność. Umiejętność przyznawania się do błędów przed ludźmi, prawda? Umiejętność pokazywania słabości i na tym wszystkim jednak budowa inspiracji dla ludzi. Właśnie, a czy masz taką osobę, liderkę, lidera, która jest dla ciebie inspiracją? Zadałaś mi to pytanie przed panelem. Myślałam o tym długo i nie umiem wskazać jednego nazwiska. Ja zresztą uważam, że trudno znaleźć ludzi uniwersalnych na każdą sytuację. Ja mam to tak, że obserwuję ludzi i mam jest takie określenie zniuansowanej oceny samego siebie. Ja je nabyłam od Jaspera Jula, czytając książki o wychowaniu dzieci. I ja mam tak, że obserwuję liderów i podoba mi się czasami zachowanie w konkretnych sytuacjach, że na przykład czasami ktoś umiał wysłuchać i wydobyć mądrość z tłumu, czasami ktoś umiał zainspirować, czasami ktoś umiał podjąć nagle twardą decyzję i to są różne jednostkowe sytuacje, więc nie mam niestety takiej jednej osoby, ale mam modele w głowie na poszczególne sytuacje, poszczególne rodzaje wyzwań. Ta recepta. Bożena, a czy ty masz jakąś osobę, która cię inspiruje i właśnie lider, liderka na miarę czasów? Ja też nie potrafiłabym wskazać jednej osoby, natomiast jest wiele osób, które obserwuję i obserwuję je zarówno z perspektywy tych złych, nieatrakcyjnych z mojego punktu widzenia nawyków, których nie chciałabym pozyskać i których nie chciałabym się nauczyć, a więc ten wzór negatywny też dobrze służy temu, aby wiedzieć, jaką liderką nie chcę być, jak również z punktu widzenia pozytywnych zachowań wywierających wpływ i w swoim otoczeniu, swojej historii wielu takich ludzi spotkałam, żeby wspomnieć choćby Zosię, którą widzę teraz na ekranie, która jest dla mnie niezmiennie od lat inspiracją, ale mogłabym wymienić wiele, wiele... Chciałam też powiedzieć o tobie. No to sobie tutaj te grzeczności wzajemne wymienimy. Więc tych osób jest sporo i raczej wierzę w wzorowanie się czy inspirowanie przez ludzi z żywego otoczenia niż tych wielkich... Na piedestałach. Aczkolwiek czytam oczywiście biografię i podziwiam wielkie kariery wielkich biznesmenów tego świata z dużą ciekawością. Natomiast jak wiadomo, no książka to czy audiobook to jest esencja i jakaś jednak historia wokół człowieka, więc wolę obserwować ten świat, brać z niego to, co jest spójne ze mną. To, co wspiera moje silne strony, to, co buduje nowe doświadczenie, niż no, jakby bezmyślnie czy z wielkim uwielbieniem naśladować tych, którzy odnieśli największy sukces. Uważam, że prawdziwi tacy z krwi i kości liderzy są wokół nas, a nie tylko na kartach książek czy na ekranach wiadomości. Natomiast na pytanie, czym dla mnie jest leadership i co jest ważne współcześnie, to przypomnę, że żyjemy jednak w czasach kryzysu. W czasach kryzysu potrzeba z jednej strony wrażliwości, empatii,
wsłuchania się w niepokoje ludzi, z którymi pracujemy, w niepokoje otoczenia, a z drugiej strony lider potrzebuje być przewodnikiem. Od lat mam taką teorię, że lider to przewodnik w czasach nadmiaru, przy czym myślałam wtedy o nadmiarze wyborów, dóbr, konsumpcji, a przede wszystkim nadmiarze informacji. Teraz lider to także przewodnik w czasach niepewności, nieprzewidywalności i de facto kryzysu. Tak, i teraz Zofia, może od razu przekażę tobie pałeczkę i poproszę o jedno zdanie, bo już wiem, kto jest twoją inspiracją, wiemy wszyscy. Tak, jedną z inspiracji, tak. Bo myślę, że tutaj dopiszę się do całej reszty, że tych osób, od których możemy się uczyć i inspirować, jest bardzo wiele i ucieszyłam się, że jesteśmy razem w panelu, bo od lat również kibicuję, ale też czerpię inspirację od tego, co robi Bożena, ale też wiele osób, Joanna, i myślę, że tutaj długo moglibyśmy wymieniać. Jak wiesz, jestem też autorem modelu spójnego przywództwa. Ja wierzę, że w dzisiejszym świecie bardzo zmiennym, i zresztą to samo zdanie wygłaszałam już wiele lat temu, jeszcze przed pandemią, że żyjemy coraz szybciej. Sama transformacja technologiczna sprawia i to, że jesteśmy w coraz wyższej punkcie tej krzywej wykładniczej zmian, powoduje, że lider powinien wyjść z pewnego tunelu automatycznych swoich zachowań i rozwijać się w taki sposób, żeby móc poruszać się elastycznie po bardzo szerokiej osi. Brzmi inspiracyjnie. Ja bym tylko poprosiła, bo mamy tutaj jakiś problem mały techniczny. Przeniesiemy się na chwilę do studia, bo niestety czas nam upływa niesamowicie szybko. Zostały nam tylko 2 minuty. Z Zofią na razie mamy jakiś tutaj techniczny mały... Dyrektywność, halo, halo? Która jest czasem konieczna w czasie... Zofia, my mamy opóźnienie, jeśli chodzi o emisję twojego głosu. Jeśli pozwolisz, ponieważ mamy tylko 2 minuty do zakończenia naszego panelu, ja przekażę jeszcze głos Bogusiowi. Dobrze? Poproszę o komentarz. Czy teraz mnie słychać? Tak, słychać. Tak, to tylko, nie wiem, czy było słychać, bo to poprosimy cię tylko o jedno zdanie. Ale tylko jedno, tak. Bo musimy kończyć, a jeszcze Bogusia poproszę o domknięcie tego pytania. Bo nie wiem, czy było słychać, ale jedną z najważniejszych rzeczy uważam, że poruszanie się po szerokiej osi przywództwa, od dyrektywności po empatię. I to, że dzisiejsi liderzy powinni zwrócić uwagę na swój wielowymiarowy rozwój i wyjście z takiego tunelu, który bardzo często powoduje, że jesteśmy w jednym punkcie, po to, żeby się poruszać rzeczywiście bardzo szeroko. Czasem musimy podjąć szybką decyzję, ale coraz częściej musimy mieć też otwartość na to, żeby zauważyć, wysłuchać innych ludzi. Czyli bardzo duża elastyczność. Bardzo ci dziękujemy. Boguś, co możesz jeszcze do tego dodać? Żeby postawić kropkę nad i biorąc pod uwagę limitowany czas. Myślę, że decyzyjność i umiejętność zapominania tego, czego się wcześniej nauczyliśmy. Myślę, że kluczową kompetencją lidera jest to, żeby zatrudniać ludzi, żeby ich rozwijać, żeby być elastycznym, słuchać, empatia i żeby też dawać ten empowerment do ludzi. Jeżeli zatrudniamy najlepszych, najmądrzejszych ludzi z rynku, to musimy im też dać dużą dozę zaufania i tą przestrzeń do kreowania. Także dzisiaj w tym nowoczesnym leadershipie lider nie ma już takiej funkcji delegowania i kontrolowania, tylko bardziej rozwijania tych talentów i dawania wolności dla ludzi, którzy będą w stanie generować wartość dodaną dla przedsiębiorstwa i generować też przewagę konkurencyjną na rynku. To są głosy bardzo doświadczonych liderek i lidera, także warto na pewno sobie to wszystko odnotować, szczególnie jeżeli ktoś chce zostać liderem. I tu chciałam was zadać ostatnie pytanie, poprosić o jedno słowo odpowiedzi. Co jest dla was satysfakcjonującego, motywującego, budującego w roli lidera? Dlaczego lubicie być liderkami, liderem? Paulina. Jedno słowo. Ja lubię wywierać pozytywny wpływ na świat i ludzi i staram się to robić. I lider to może tak działać. Dziękuję tak. bardzo. Boguś? Dla mnie fascynujące jest rozwijanie ludzi, promowanie, dawanie im nowych możliwości realizacji swoich marzeń, aspiracji, spełniania aspiracji. Super, jedno zdanie, wspaniale. Dziękuję bardzo.
Bożena? Ja przyznam, że podobnie, gdy ludzie rosną i wiem, że, i to w skali wielu ludzi, wiele zespołów i wiem, że mogłam przyłożyć do tego nieznacznie, włożyć w to nieznacznie swój wkład, to największa satysfakcja, którą czerpię na tym etapie życia. Zofia, ostatnie słowo. Nie słyszymy. Okej, dobrze. W takim razie myślę, że... Tak, słychać mnie teraz? Tak, ale jedno słowo poprosimy na koniec. Jestem człowiekiem przede wszystkim, nie liderem i wierzę, że niezależnie od stanowiska, jeżeli my żyjemy spójnym życiem, sensem, to dla ludzi jest najważniejsze. Ludzie potrzebują dzisiaj też nie tylko lidera, szefa, ale swego rodzaju też przewodnika, który czasem pomoże im w odpowiedzi na to pytanie, jak żyć. Wspaniała puenta. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję moim panelistkom i paneliście. Mam nadzieję, że ta dyskusja zainspirowała Was, zachęciła być może też do tego, żeby zostać liderką, liderem w Waszej karierze zawodowej. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.